Benito Mussolini, Bocian i niemieccy spadochroniarze. Źródłem informacji do dzisiejszego vloga było kilka odsłon także pogardzanej Wikipedii oraz no, moje hobby, czyli to sklejanie modeli. W każdym modelu mamy instrukcję, a oprócz instrukcji to również pewne ciekawostki dotyczące modelu, który będę sklejał. Tak? Także tam były informacje, trochę Wikipedia. Dobra, nie ma co, lecimy z tematem. Oczywiście te źródła będą na dole, tam pod filmem sobie znajdziecie. Zaczynamy. 40 rok, znaczy lata 40, początek lat 40 XX wieku. Trwa druga apokalipsa. Po tej niedobrej stronie są Włosi. No i zaczynają dostawać wciry. Zaczynają dostawać wciry i się pojawiają problemy, tak? Bo u stery rządu dzierży Benito Mussolini. On jest premierem, to się nazywa z włoskiego Gran Consiglio del Fascismo, czyli Wielka Rada Faszystowska. Już zaraz powiem, co to jest Wielka Rada Faszystowska. To jest nie tyle rząd, co główny organ władzy, tak? Bo rząd wydał akt, w którym powołał właśnie tą radę. No i ta rada wystawiła jako premiera pana Benito Mussoliniego. Dostają wciry. Bo tak jak już mówiłem, stracili Grecję, stracili kolonie w Afryce. W międzyczasie jeszcze alianci wpadli na pomysł, żeby zrobić desant na Sycylię. Także no już można by tak rzec kolokwialnie pobite gary. Wiadomo, że nic z tego dobrego nie będzie. I dopiero 25 lipca 1943 roku, czyli no już prawie 4 lata po rozpoczęciu się drugiej apokalipsy, po raz pierwszy zebrała się właśnie ta Wielka Rada. I ta Wielka Rada zaczęła radzić, no tak jak to do tego chyba była powołana. Zaczęli radzić, co się dzieje, no źle się dzieje w państwie włoskim, w Italii. Kto jest temu winien, co jest przyczyną tego, no że tak wspaniały naród jednak wciry dostaje i to gdzie tylko można. No i stwierdzili, że winnym jest Benito. To w ogóle też zaskoczyło aliantów, tak no. Kurczę, no tutaj już występują przeciwko, tutaj wiemy, że no, jest ustrój totalitarny, tak a oni sobie mówią, że no winny jest wódz i tego wodza trzeba zmienić. No i tutaj Benito zaczął się zastanawiać, głowić, co by tu takiego począć, żeby jednak stołek utrzymać, nikt się jego nie czepiał. No i se ten nasz bohater dzisiejszego filmu, Benito, pobiegł do króla. Mówi, królu, 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 królu ratuj, królu pomóż, bo mnie chcą wyrzucić, tak? Już nie chcą, żebym ja tutaj dzierżył ster władzy, kierował wielkim narodem włoskim. No król wysłuchał. Podejrzewam, że podrapał się pod nosem. No i co? Stwierdził, że oj, sorry Benito, spieprzyłeś sprawę. Ja tobie nie pomogę. Co więcej, król wezwał strażników i kazał naszego Benito zaaresztować. Zaaresztowali pana Mussoliniego. Został jednocześnie zdymisjonowany. Nowym premierem wybranym przez tą radę został Pietro Badoglio. Tutaj nie mylić z Bergoglio, Badoglio, Pietro Badoglio. I już 8 września takoż ta rada sobie ustaliła, że no dogadali się z aliantami, podpisali no kapitulację, no przeszli na dobrą stronę mocy, o, na jasną stronę mocy przeszli, właśnie 8 września. Benito cały czas w więzieniu. Jak wiemy, miał takiego kumpla Niemca, no i to ten kolega no chciał mu pomóc, nie, no tam go wyciągnąć, oswobodzić, no i tam kombinowali. Wiedzieli, że właśnie ten Niemiec austriackiego pochodzenia będzie tutaj chciał kumpla z tarapatów wyciągnąć, więc go przenosili z jednego miejsca na drugi. Niemiecki wywiad po prostu aż szalał, kombinowali tu, może tu, może tu. W końcu udało się namierzyć. Namierzyli go, tutaj mam zanotowane, namierzyli go w hotelu Albergo Rifugio w ośrodku narciarskim Campo Imperiale na szczycie Gran Sasso d'Italia,
Gran Sasso d'Italia, taki szczyt, to w tłumaczeniu podobno na polski znaczy wielki włoski kamień lub też śpiący gigant. Tak, przenieśli go do tego hotelu. Zwróćcie uwagę, że jest to w górach, tak, szczyt, więc tam jakiś tam dostęp nie jest aż taki łatwy. Nie wiem, czy oglądaliście już mój vlog o Zielonych Diabłach, właśnie o tych jednostkach spadochronowych, które powstały w Niemczech trochę wcześniej. No bo tam oni zostali użyci, właśnie te jednostki spadochronowe. Tam wam opowiadałem, że no, spadochroniarz spadochroniarzem, ale niektórzy to też na takich szybowcach sobie lecieli, lądowali i tak dalej. No tutaj jednak to, że oni wylądowali, tak, że no, będą tam komandosi, no to jest jedno, ale oni po coś przyszli, tak? Kogoś tam stamtąd trzeba będzie zabrać, odtransportować. Całą akcją, która właśnie miała kryptonim Dąb, stąd właśnie taki tytuł filmu, akcja Dąb, kierował Kurt Student. W skład tej całej ekipy to było 70 spadochroniarzy i komandosów, którym przewodzili Herald Morse i Otto Skorzeny. Także oni no nie tyle, że zostali zrzuceni, tam dostarczeni, musieli mieć środek transportu, który by zabrał tego ważnego gościa z tego hotelu. I tutaj wybór upadł na, już podaję nazwę tegoż samolotu, znowu to jest po niemiecku, tego języka tak po prostu jakoś nie jestem w stanie przetrawić. Fizzler FI-156 Storch, czyli po prostu bocian. Bocian. Już o tym samolociku opowiadam, bo jest bardzo ciekawy. On jest może niepozorny, wygląda jak taka turystyczna awionetka. A on był produkowany właśnie w zakładach Fizzle. Tak to się chyba czyta. Przynajmniej tak ten automat Google mi to, że tak powiem, wokalnie przedstawił. Był produkowany od 1937 roku do 1948. Projekt tegoż samolociku został już złożony w 1935 roku. To był samolot rozpoznawczo-łącznikowy, typ STOL. Słuchajcie, jak pierwszy raz zobaczyłem, że to jest typ STOL, no to sobie myślę, no STOL, no z niczym się to nie kojarzyło, ale to jest skrót po prostu od angielskich słów Short Take Off and Landing, tak? Czyli krótki rozbieg i krótkie lądowanie, tak? Bo ten samolocik rzeczywiście, żeby wystartować, potrzebował 60 metrów, tak? Czyli no, takie dobre boisko piłkarskie, tak? Coś koło tego, żeby wystartować, ale żeby wylądować, potrzebował już tylko metrów tych 20, czyli tak jak ja wam mówiłem, że ten hotel, on był w górach, tak? Tam może jakieś tam łąki były i tak dalej, ale tam nie było jakichś tam super ekstra pasów startowych, więc on dużo miejsca nie potrzebował, więc mógł sobie wylądować na jakiejś tam łączce, tudzież na trawniku przed hotelem, bo jeżeli hotel, no to pewnie trawnik mógł mieć duży. I tymże samolocikiem pan Benito został wywieziony. Akcja oczywiście się udała. Co więcej, Niemcy używali tego samolotu na wszystkich frontach. Na wszystkich frontach jego używali. Co więcej, eksportowali go do takich państw jak Finlandia, Szwajcaria. No bo był ciekawy, nie był duży. Tutaj no, jakie wymiary? On miał rozpiętość skrzydeł, miał 14,25 metra, długość niecałe 10 metrów, bo 9,9, no i wysokość 3 metry, także to nie było dużo. Dosyć szybki był, bo wiemy, no to były lata 40, samochody, no to ile tam, 100 może na godzinę jakoś tam najszybciej jechały, a on leciał sobie z prędkością 265 km na godzinę. Za to prędkość minimalną miał 70 km na godzinę, tak jak pamiętacie, nagrywałem ten filmik o Łosiu, o polskim tym bombowcu, no i on mógł mieć tą prędkość minimalną 125. No ten mógł lecieć jeszcze wolniej, bo mógł lecieć 70 na godzinę i zasięg miał 740 km. Przejdę teraz do ciekawostek związanych z tym samolotem. Tak jak już mówiłem, eksportowany był do Finlandii, do Szwajcarii. A w momencie, gdy został podpisany pakt Ribbentrop-Mołotow, no to jeden egzemplarz przekazano w prezencie dla Stalina. No i wiadomo, no, Stalin dostał, ale no Stalin nie dostał go po to, żeby tam sobie nim latać, tylko żeby w zakładach Antonowa zrobili jego kopię, no i produkowali po prostu jako swój.
Tak, tak już mieli. Niektórzy lubią sobie kopiować. Oni sobie wykombinowali, że to będzie się nazywało OK-38 AIST. Tak sobie to wykombinowali, zaczęli produkcję, no ale wiadomo, no, jeden kopiuje szybciej, inny wolniej. No niektórzy... Dwa dni zabrakło, to nie wystarczyło dwa dni, żeby zrobić kopię samolotu. Zajęło im to trochę dłużej i zanim dostarczyli je na front, to Niemcy zdążyli już zająć ich fabrykę. Także, no niestety, czasami jak chce się zrobić kopię, trzeba się bardzo, bardzo spieszyć. Dobra, ten samolot był jeszcze produkowany po drugiej apokalipsie, między innymi we Francji, w zakładach Morin-Saulnier. Był ta ich nazwa francuska, to był Criquet, czyli po polsku krykiet. I to było produkowane we Francji, ale Polska też posiadała te samoloty. Tak, Polska miała ich 12 sztuk. Tutaj źródła mówią, że samolot, który miał zastosowanie jako sanitarny, stacjonował w Poznaniu. To tyle, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Napiszcie po prostu w komentarzach, jeżeli byście chcieli jakieś tam inne takie akcje, o innych takich akcjach z historii sobie posłuchać, to będę nagrywał, będę szukał materiałów, a może w swoich archiwach jeszcze coś tam znajdę i to nie będzie tylko link do jakichś tam stron internetowych. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam jak zawsze na jutro. Do zobaczenia.